Cześć, za nami już około 2 tygodnie od premiery Last Epoch, więc chciałbym zebrać wszystkie moje przemyślenia w jeden film. Jak bardzo zmieniło się L od bety, a nawet po prostu od wersji 0.9. Na co warto zwrócić uwagę dziś, a co nie było tak istotne jeszcze przed premierą. Zapraszam do oglądania. Wraz z utrzymaniem dwóch mistrzostw w wersji 1.0 szybko okazało się, że mistrzostwo Czarnoksiężnika będzie czarnym koniem tej premiery. A to wszystko ze względu na zaburzony balans możliwości defensywnych tej postaci. Tuż za Czarnoksiężnikiem depcze mu po piętach Sokolniczka. Ta z kolei uzbrojona w sokoła zdolna jest dosłownie waporyzować bossów podziemi jednym potężnym kombosem. Tyle, zdaje się, zostały bolidy, które choć nadal dobrze sobie radzą, to wciąż, jeśli chodzi o maksymalne osiągi arenowe czy efektywność w czasie, nie mają podjazdu do nowych zabawek w grze. A to nie jest według mnie zbyt dobre. Samemu Czarnoksiężnikowi będzie jeszcze poświęcony odrębny film, w którym opowiem wam nieco o jego możliwościach. Tak czy siak, na kanale znajdziecie zarówno wciąż działający doskonale w wersji 1.0 bolid na Cold Dot Druida, a także Holy Trail Paladina. Obie te konstrukcje dobrze sprawdziłem, a także omówiłem w filmach. Nadal nie trzeba się obawiać przy ich wyborze w wersji 1.0, z czego bardzo się cieszę. Inaczej jednak sprawa ma się w stosunku do Runemastera. Hydra Hydron dostał potężne nerfy, a sam Mag jako klasa mocno ucierpiał na defensywie, zwłaszcza poprzez utratę dodatkowego warda przy przechodzeniu przez Frostwalla. Niemniej jednak nadal bolidy Runemastera grające pod kocioł Alchemika mają się dobrze. Generalnie wszystkie buildy pod słynną łyżkę nadal są bardzo potężne ze względu na brak rebalansu tego przedmiotu. Konkludując, jako tako, balans omówionych klas, muszę przyznać, że mamy akolitę z Czarnoksiężnikiem, który zapewnia ekstremalnie łatwe doświadczenie z gry, i maga, który będzie musiał walczyć o każdy oddech we wzmocnionych liniach czasu. A skoro doszliśmy do linii czasu, to muszę przyznać, że rebalans systemu Corruption wyznaczył znacznie bardziej odczuwalną barierę pomiędzy zwykłymi i legendarnymi liniami czasu. Teraz przejście to ma charakter skokowy i poziom trudności w tych liniach czasu bardzo mocno wzrósł. W wielu moich poradnikach namawiam graczy, aby nie tracili czasu na zwykłe monolity, tylko jak najszybciej ogrywali wzmocnione ich wersje. W wersji 1.0 Last Epoch może być to trudniejsza tranzycja niż się wydaje. Przeskok do legendarnych linii czasu powinien być poprzedzony zdecydowanie poprawieniem defensywy, i to w każdej warstwie. Generalnie nadal zalecam próbować możliwie szybko wchodzić na ulepszone linie czasu, ale warto poświęcić też trochę czasu na to, aby doprowadzić nasz ekwipunek do sensownego poziomu. Nie zapominajcie o wielowarstwowości waszej obrony. Odporności w Last Epoch nie są tak kluczowe, jak może się to wydawać i jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Podlinkowałem wam w opisie film poświęcony defensywie w Last Epoch, zachęcam do oglądania. A skoro jesteśmy przy przedmiotach, to nie mogę pominąć frakcji, które pojawiły się w grze. A to dopiero była dla mnie popieprzona sinusoida. Tym samym przed premierą uznawałem, zresztą nie tylko ja, że to Krąg Fortuny będzie wiódł prym, jako najlepsza opcja. Mnóstwo dropu, doskonałe nagrody za reputację poprawiające jakość znajdowanego lootu, a także target farming na poziomie przepowiedni, długo by wymieniać. Tymczasem okazało się, że zamiast męczyć się poszukując wybranych przez nas przedmiotów, w grze znacznie łatwiej będzie je kupić. No, można powiedzieć, że było to do przewidzenia, bo znamy system handlu choćby w Path of Exile, gdzie możemy naprawdę z godziny na godzinę i z dnia na dzień po starcie sezonu coraz taniej nabyć wymarzone itemy dla naszego bolidu. Dla mnie ekonomia bazaru była wielką zagadką, a ta została rozwiązana. I wnioski są mega ciekawe. Okazało się bowiem, że poziom reputacji, który uprawnia nas do handlu danymi rodzajami przedmiotów, ma gigantyczny wpływ na cenę przedmiotów na bazarze. A odnosi się to do tego, że unikaty bez LP-ków możemy kupować już od trzeciego poziomu reputacji, ale wystarczy jeden punkt potencjału, aby przedmiot stał się dla nas dostępny dopiero na 6 dla broni, a nawet na 8 dla pancerzy i akcesoriów. Różnica jest bardzo odczuwalna, bo zdobycie 8 poziomu reputacji jest znacznie dłuższym procesem niż się wydaje i wielu graczy po prostu chce nabyć potrzebne unikaty znacznie wcześniej. Wobec tego, zgodnie z podstawową ekonomią, mamy duży popyt, więc naturalnie ceny niektórych unikatów poszybowały w górę. Najrzadsze przedmioty osiągają ceny powyżej 7-8 milionów złota, przynajmniej na czas tworzenia tego materiału. Jednocześnie znajdziemy mnóstwo ofert przedmiotów, które są wystawione za 0 złota.
Jedyny koszt, który poniesiemy, to koszt przychylności. Tym samym wiele przedmiotów, których możemy po prostu nie mieć szczęścia znaleźć grając kręgiem fortuny, na bazarze są dostępne dosłownie od ręki i to w zawrotnych ilościach. Sama sprzedaż takiego przedmiotu daje graczom punkty reputacji potrzebne do odblokowania kolejnych korzyści i kółko się zamyka. To zatem skłania mnie do dwóch wniosków. Początkowa euforia bazarem szybko zmieniła się u mnie w rozgoryczenie własnym lenistwem i pomimo zachwalania dostępności nawet dla totalnych casuali wracam z uśmiechem na twarzy do kręgu fortuny, a to dlatego, że nadal chcę mieć fun z gry i poszukiwania pożądanych przedmiotów. Tym samym jeśli ty masz mało czasu na grę, to zdecydowanie polecam bazar. Jeśli jednak lubisz się pomęczyć i posłuchać dźwięku dropienia przedmiotów, zdecydowanie krąg fortuny zapewni ci więcej godzin rozrywki, a także zastrzyków dopaminy, po którą przychodzisz do Last Epoch. Nadal uważam, że oba systemy są dobre, jedynie ich pierwotna wartość dodana do gry zmieniła się wraz z moją perspektywą. Mimo wszystko wersja 1.0 nie jest festiwalem czystej ekstazy. Są rzeczy, które według mnie niekoniecznie dobrze działają w grze i wcale nie chodzi mi o problemy techniczne. W rozgrywce zostały wprowadzone widoczne zmiany pod kątem populacji przeciwników, których spotykamy. Tak, jest ich odczuwalnie więcej niż w becie, ale jednocześnie design niektórych z nich przyprawia mnie dosłownie o mdłości. Zaczynamy od matrioszek. Wrogów, którzy po tym jak zginą spawnują nam kilkunastu nowych przeciwników, a zdaje się, że oni znowu są w stanie przywoływać hordy jakiejś drobnicy. Generalnie pomysł jest neutralny, ale zawalenie map kampanii tymi przeciwnikami w erze imperialnej, gdzie docieramy przed 30 poziomem, bolidem, który niekoniecznie jest jeszcze dostosowany do walk z całym ekranem mobów, jest moim zdaniem kiepski. Mamy również takie latające chimery, które spawnują po kilkanaście zombie w interwale chyba jednosekundowym. Dziwne są to dla mnie pomysły, bo równie dobrze można by zrobić jednego moba na początku gry, który będzie się tak dzielił w nieskończoność, a my będziemy go klepać aż do setnego levela. No średni fan, bo kampanię chcemy przejść w miarę płynnie i w sumie wiele z tych walk faktycznie mam większą ochotę skipnąć niż użerać się przez kilka minut. Zwłaszcza, że to w większości zwykli i rzadcy wrogowie o kiepskim loot table'u, który niezbyt nas nagrodzi za tego typu męczarnie. Drugi design potwora, którego nie rozumiem za cholerę, to także era cesarska, czyli jakieś krety, które zakopują się pod ziemią i stają się niewrażliwe na ataki tylko po to, aby znaleźć się obok naszej postaci i użreć ją prosto w dupę. Ale to nie koniec, bo w grze znalazł się nowy ailment, ukąszenie węża, które zadaje nam chyba około 100 obrażeń na sekundę i trwa ze 12. Absolutne nieporozumienie. W becie Last Epocha odporność na truciznę to był taki rezist, który generalnie się olewało. Okej, rozumiem devów, że mogło to zaboleć, więc stwierdzili, że pojawi się więcej stworzeń preferujących atakowanie za pomocą trucizny. Problem jest taki, że jako ailment trucizna szybko się stakuje, a dodatkowo wprowadzenie jeszcze dedykowanego ukąszenia sprawia, że era cesarska jest totalnie męcząca i w sumie polecam skipować póki co początkowe jej lokacje. Czy obecnie warto budować odporność na truciznę? Według mnie nie. Tak naprawdę nadal po przejściu tego przykrego momentu na spokojnie będziemy sobie skutecznie radzić, mając niewielką procentową redukcję obrażeń tego typu. Nadal pozostaje temat wysokich poziomów areny czy spaczenia, ale wiadomo, że na pewnym etapie konieczne będzie min-maksowanie takich rzeczy ze względu na procentowy wzrost wartości obrażeń. Jeśli jednak chodzi o odblokowywanie całego kontentu w grze, to zostawiłbym tę odporność na sam koniec. Idąc krok dalej w nowe mechaniki walki, to ogłuszenie stało się absurdalną plagą w trakcie bitki. Ogłuszają nas małe pyrtki, ale też wielkie koksy. Generalnie ogłuszenie jest oznaczane dźwiękowo, ale nie jest widoczne w żaden sposób na postaci. Niestety jest bardzo odczuwalne, bo przerywa nam wykonywaną czynność, co w łatwy sposób może doprowadzić do śmierci. Czy odporność na ogłuszenie nabrało więcej sensu? Raczej nie, bo siła przyjętego ciosu definiuje szansę na ogłuszenie, tym samym zwiększając bezpośrednio inne warstwy defensywne postaci, zmniejszamy szansę na ogłuszenie. No i chcę to jakoś wszystko podsumować, bo o zmianach zawsze informuję was na bieżąco i w szczegóły specjalnie w tym filmie wchodzić nie chcę.
Last Epoch w wersji 1.0 jest dobre, jest po prostu dobrą grą. Nie zawiodło pod kątem kontentu. Myślę, że wielu graczy ma otwarte głowy i serca na przyszły kontent, który trafi do gry, a ten już przynajmniej ma jakiś zarys, bo do gry powinny zostać dodane uberbossy, a zatem wyjątkowo trudne wyzwania odpowiedników bossów, których spotykamy w grze. Jak to wyjdzie, czas pokaże. Ja na pewno będę was informował o wszystkich takich nowinkach, a że Last Epoch ma chyba zamiar się dynamicznie rozwijać, wobec tego nie pozostaje mi nic innego jak powiedzieć zostaw suba i lajka, bo już niedługo widzimy się w kolejnym filmie na tym kanale. Do zobaczenia.